Zanim ja to powiem, to chciałbym tak, proszę Państwa, o paru rzeczach powiedzieć. Bardzo bym prosił teraz odpowiedź, bo to parę bardzo, bardzo ważnych rzeczy jest. Pierwsza sprawa, zgodnie ze statutami i regulaminami na sesji lipcowej musimy rozdysponować priorytety na rok 2014. Priorytety. Dlatego prosiłbym bardzo, to jest, no mówię, 2 lipca jest sesja. Prosiłbym bardzo komisję, by te priorytety przygotowała. Wiem, że były posiedzenia komisji, no ale będą musiały być drugi raz. Już momencie. To jest pierwsza sprawa i prosiłbym, żeby to było do ostatniego 4 czerwca zrobione, bo wtedy jest to możliwość piątek przygotowania. Jeżeli będzie później, nie będzie możliwości tego rozesłania, będzie musiało być wprowadzone do porządku obrad w trakcie, a chciałbym uniknąć takiej sytuacji, bo to jednak są oznacza środki finansowe. Kolejną rzeczą, o której chciałbym Państwu poinformować, sześć dni temu w środę, przed nadzwyczajną sesją Rady Miasta Krakowa, odbyło się podpisanie porozumienia podgórskiego. Podpisali go wszyscy przewodniczący dzielnic podgórskich. Podpisał prezydent Krakowa oraz przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Porozumienie ma na celu ogólne zacieśnienie współpracy pomiędzy dzielnicami podgórskimi, które umożliwi, można powiedzieć tak, większe możliwości, czy większy lobbying, w sensie pozytywne znaczenia na rzecz inwestycji po tej części Wisły. I jeszcze zanim ten, chciałbym bardzo podziękować Pani Elżbiecie Matykiewicz oraz Pani Patrycji za pomoc w przygotowaniu dnia otwartego magistratu. Powiem tak, że wystawa tego roku, nie wszyscy Państwo byli, jak tam tego roku były głosy takie, no powiem średnie do tego roku. Większość uważała, że jesteśmy zdecydowanie z przodu albo można powiedzieć materiałów, udało i tyle. Ja chciałbym gorąco przywitać tu naszą panią medalistkę. Pani będzie chciała zabrać głos, bo oczywiście, że umożliwię, bo Kraków jest europejską stolicą sportu w tym roku. Chciałbym przywitać tą pierwszą medalistkę. Kandyduję. Pierwszą medalistkę olimpijską z Sydney, o ile, czy z Melbourne? Ale wiem, że Pani jest pierwszą medalistką olimpijską z Krakowa, to Pani jest niezmiernie miło i myślę, że bym Pani chciała wypowiedzieć odnośnie Dnia Sportu, czy coś takiego, bardzo bym prosił. Nie mogę zaprzeczyć, że chciałabym, ja mam sąsiada, który mieszka piętro niżej. I to mój sąsiad zawsze rozrabia coś, bo to nie wiem, czy to jest aż tak bardzo interesujące. Był taki bardzo podniosły nastrój uroczysty. Pan prezydent, nie wiem, czy w akcji rozpoczynającą ewentualnie przygotowania do nowej nominacji, do powtórzenia swojej prezydentury, czy to już się zaczyna akcja wyborów. Prezydent Rzeczypospolitej Polski, tak? Prezydent Rzeczypospolitej Polski, tak? Tak. Czy to się już zaczyna, czy nie? No naturalnie jest to idea olimpijska, jest bardzo taka idea, która przetrwała tysiące lat, w związku z czym można się do niej przylepić, jest to przyjemne. Twierdzi, że medaliści olimpijscy społecznie mają duże znaczenie dla społeczeństwa, wyniki medalowe itd. W sali kolumnowej to się odbyło wczoraj rano. No, byli wszyscy jego pracownicy, to znaczy przewodniczący komisji, jak to było, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ministrowie kancelarii, pomocnicy, doradcy w różnych dziedzinach życia, między innymi sportowego. Cała impreza polegała na, po pierwsze, wręczeniu odznaczeń państwowych za olimpiadę, krótko mówiąc, londyńską, bo to tylko ci dostali medaliści olimpijscy, krzyż oficerski odrodzenia, komandorski krzyż odrodzenia Polski, dostał złoty medalista w podnoszeniu ciężarów Zieliński. Potem srebrna medalistka w strzelaniu dostała złoty krzyż zasługi i srebrny krzyż zasługi dostał Bartłomiej Bonek. Trzech jeszcze jest wyróżnionych, tylko że nie mogli brać udziału w tym zebraniu.
Poza tym, jak prezydent wręczył młodym, którzy będą startować w Soczi na olimpiadzie, wręczył flagę olimpijską i flagę polską, odebrał ją Stoch, ten skoczek. No i było to, z innej dyscypliny byli także przedstawiciele biathlonu, jazdy szybkiej i tak dalej. No i kilku kolegów sobie wziął do towarzystwa Stoch. To było też bardzo miłe. Poza tym małe zawodniczki, młodziutkie dzieci, od 8 tak mniej więcej do 12 lat pokaże, że robili takie fechtunku szermierczego. Jakbyśmy się zastanawiali, w jaki sposób szable, w jaki sposób puścili z tym sprzętem na salę, jak to tak dokładnie sprawdzają wszystko. Było bardzo, bardzo sympatycznie i bardzo miło. Jeszcze co tam takiego było? No na pewno został z nami. Robił zdjęcia sobie i tak dalej, jakiś tam poczęstunek ogroda, wychwała w pięknie. Każdy mógł przechodzić taką drogą, jak chciał. Te pokoje, bardzo piękne sale, pałacze. Tam nie mieszka zresztą wreszcie, ale bardzo uroczyste, zresztą były fajne po prostu. No a poza tym, wiecie Państwo, właściwie rzadko się zdarza bardzo, żeby prezydent interesował się już od jakiegoś czasu naturalnie, bo dwóch poprzednich się nie interesował w tym zupełnie. Chwała mu za to, że w ogóle spotkał się z realistami, spotkał się i w ogóle było fajnie było po prostu. Jeśli macie Państwo jakieś pytania? Proszę mnie jasno powiedzieć, że to zapomniałam, to już stara jest. Dziękujemy bardzo Pani, a myśli Pani, że mamy szansę jak najczęściej. Dzień dobry. Dziękuję, że naprawdę niezmiernie miło, że tak wybitna osoba, byliśmy sportowiec, mieszka w naszej dzielnicy, natomiast ja mogę zadać pytanie, czy myśli Pani, że będziemy mieć olimpiadę? Krakowie. No bo jak to... Medalistka olimpijska z Krakowa pierwsza, no to myślę, że powinien Pani głos być taki, że zwyczaj, na początku, jest zwyczaj. Była na tej sprawie, która odbyła się u Pana Prezydenta. Słowacy, którzy będą współorganizatorami. Bardzo pięknie było wszystko przygotowane przez Komitet Jagny Marczułajtis, ale ja osobiście nie jestem przekonana, że to w ogóle dojdzie do skutku. Teraz jest rodzinna, że tak powiem, dyskusja i to ostra pomiędzy Marczułajtis a jej ciotką Majerczyk Gaździną, która bez przerwy, widzicie ją w telewizji, ona się nie zgadza na drogę, tam zasłonią jej interes i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy to kto wygra, bo no, droga jest Gaździna. Ale ona jest ostra. Ale to jest do dorawki. Ja jest młoda jeszcze. Ta młoda, to ja tam poczekaj się do następnej. Dobrze, dziękujemy bardzo Pani. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja jeszcze chciałam prosić, ponieważ mnie nie będzie na tej komisji, która się wstawi, mocno leje teraz w tym czasie, możemy dobrze zrozumieć. Dobrze, myślę, że będzie. Natomiast nie. Aha, bo Pani rozmawiała, tam jest, zgadzają się mieszkańcy. Tak. Mieszkańcy się zgadzają na zmianę. A która to ulica ma? Dobrze. Proszę bardzo, Pan chciałem prosić o wskazanie w terenie dzielnicy 12, które należy doposażyć w ławki i koszy na śmieci. Jest to taki wniosek mieszkańców, chcieliśmy przygotować drogą uchwałę na najbliższą sesję. Ja myślę, że mailem można też do Pani tu na sekretariat wysyłać, bo mówmy się, że to do końca tygodnia, no, tych ławki, koszy. Jakby tam jeszcze poniedziałek, no to też będzie. Tak, tak, tak.
jeżeli chodzi o Dziurę, to tak jak mówię, że to są odgłoszone wody elektryczne z tego ruchu, czego mówi, część mówi, że poza tym jest dobrze. Czy ktoś chciał Państwa wspólnych wniosków? Ja. Proszę bardzo. Ja bym prosił zarówno Komisję Infrastruktury, jak i Zarząd, bo to jest pilna sprawa. Chodzi o to pismo, które przyszło ze zespołu szkół przy ulicy Żabiej w sprawie tego osuwającego się terenu, który zagraża temu, że to boisko może po prostu się zepsuć i jeżeli tego nie zrobimy szybko, a jeszcze koniec ulewa, które teraz było, ja wiem, tylko ja proszę, ja bym prosił, jeżeli komisję i zarząd po prostu o nacisk w tej sprawie, bo to jest sprawa bardzo pilna. Oczywiście osuwa się teren i jeszcze pismo przyszło tydzień temu. Realizowane i to modernizacja tego, tej skarby właśnie w powodziach w 2010 roku było to przez ekip realizowane właśnie, ponieważ rodzina, która tam mieszka nadal była ewakuowana nawet podczas powodzi właśnie w maju 2010 roku. Ale to się obsuwa w tym miejscu, też i troszkę dalej. Że podobiło się to. Tak, podobiło się i no jeżeli dalej taka będzie się pogoda utrzymywać, albo nawet już nie musi tak, ale po tych rzeczach, które były, to... Ta rodzina może ucieknąć. A to też. Czy oni mają ustawić strony i dużo oporowy tam jest? Tak, w jednej części jest, dla mnie nie było. Nie, to właśnie tak się zmienia. A tam było pismo, że to jest, tak, ale właśnie chodzi o to, że prosiłbym o nacisk w tej sprawie. A drugie takie pytanie, co tutaj robią przy przystanku? Właśnie sieć zauważyłem. Nie wiem, no przepraszam, jakąś sieć tam wymieniają. To jakąś sieć wymieniają. Znaczy, no ale jak wygląda, że wymieniają jakąś inaczej. Nie, czy elektryczną, czy to jakąś telewizyczną sieć, bo jak się tam zakład ten techniczny czy jedną, ale nie umiem powiedzieć, co wymieniają. Tylko dziwne pochodnie był robiony, no dwa lata temu. Oni robią proszę bardzo. Tak? Czy przewidujemy wyposażenie naszej dzielnicy w kosze dla odchodów, dla psów, bo po prostu to zerzyka na jeden krok? Może. Tak samo może dopisać tej psa. Kosze dla właścicieli psów, dla odchody. Wprowadzimy to osobno. Realizowane w Krakowie taki system, właśnie taki... Mówimy cały czas o terenach gminy, prawda? Mówimy o psy. Gminy tylko i ale była. Ale w tej chwili jest taka możliwość, że te odchody psie można wrzucać tak samo i do zwykłych koszy. Jest to... Właśnie są takie. Ale wiecie Państwo, bo ja nie wiem, czy w Krakowie, nie wiem, czy ja nie widziałam w Krakowie, ale byłam na północy, na Europie i widziałam na terenie miasta, ja nie przesadzam, 130 metrów, koreteczki. W Krakowie było to, ale to jest historia. Zdarzali do wybierania jadu. W przyszłym roku mamy zrealizowany taki program właśnie organizowania takich obszarów, terenów, gdzie będą lepiej produkty, jakieś zwierzaki domowe, właśnie dla tych swoje potrzeby. Taki rejon jest na dzielnicy 6 w Brodownicy i w przyszłym roku mamy jeszcze ale kto? Dla psów? Nie wiem jak nazwać ten teren. Jest na ulicy Strzelców naprzeciwko cmentarza Batowica. Jest taki teren, piękny teren i autentycznie każe ta straż miejska, właścicieli psów, jak widzą tam psa. Nie ma prawa, nie pójść tam, żeby tu świetnie pani pozostaje. Nie ma prawa dzieci się z tym psem pojawić. Przecież to naprawdę dobrze się działa na dzielnicy. Tam jest wszystko. Proszę bardzo, żeby chciał pan wnioska. Proszę bardzo. Chciałem tak pierwsze uzupełnić wypowiedź pani Ślizowskiej w ten sposób, że pani Ślizowska ma duże zasługi dla Komitetu Ochrony Terenów Zielonych. W tamtej kadencji brała udział w spotkaniach z prezydentem i zawsze go tam ustawiała odpowiednio. Pisała w gazetce naszej i dzięki
tym działaniom, nawet jak teraz chwilowo coś przegrywamy z tym parkiem Aleksandry, bo tam zabudowano, to park na pewno już powstanie. To już teraz jest pewne, choćby nam trochę zabrali, na pewno będzie piękny park. I to jest, bo jest budowy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wczoraj komitet przekazał wszystkim klubom radnym, trzem klubom radnym w Radzie Miasta materiały z prośbą o zainteresowanie się sprawą, dlaczego, tak jak zresztą Rada sformułowała, że powinien być teren zieleny tam, gdzie był. Tak samo komitet prosi o zainteresowanie się klubów, czy by nie można jednak przywrócić tych terenów i tak dalej. To się toczy. Ten materiał, który przekazaliśmy klubom, zna pan przewodniczący, bo zapoznawałem przed przekazaniem. Jak tutaj można się zwracać do członków naszego komitetu, pana wiceprzewodniczącego Buchelta i pana Janosza, bo to zna. Mam jeszcze takie pytanie do państwa. Szukamy od paru dni kopii projektu studiów, którego nie ma, a brakuje nam tam pewnych bardzo ważnych dla komitetu. Ktoś pożyczył to studium i jego nie ma na razie. Podobno, chyba że jest dzisiaj, bo tego nie ma. A nie to studium, tam były te kolejowe mapy, które pan któryś pamiętam odbijał, ksera robił i tak dalej. Nie ma tego. Jest czy nie ma? Ja bardzo proszę, żeby się znalazło, bo no, jest potrzebne komitetowi ruchu, ale radzie też jest potrzebne. No, dlatego nie robię. Nie ma tego. Projekt studium, no, to co jest nami, a studium, bo on też jest jeszcze nie zatwierdzony. No, a studium musi być oparte, na razie się opiera na starym studium. Te miejscowe plany są, muszą być opierać. I to jest bardzo ważna treść studium. Na przyszłość też. Prosimy, jak ktoś to wypożyczył, żeby oddał. No i bardzo bym prosił pojedynczo. Proszę? Bardzo bym prosił pojedynczo i... No ja z tym się tylko chodzi. Nie, a my, że pojedynczo, po prostu do pana nie słyszymy. Aha. No nie, ja skończyłem. Dobra, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał wody wnioska? Proszę bardzo, bardzo. Ja chciałbym prosić komisję bezpieczeństwa o przypomnienie policji i straży miejskiej, że chodniki, a zwłaszcza świeżo zrobione chodniki, są przede wszystkim dla pieszych, a nie dla parkowania samochodów. Centrum Bieżanowa. Stoi samochód przy samochodzie, ludzie nie są w stanie i to jeszcze samochody z etykietami, że sprzedadzą. Jakby sobie ktoś robił galerię do sprzedaży samochodów. Na chodniku przed Jaworem, tam przed tym sklepem Jaworem. Po drugiej stronie, gdzie jest poszerzenie, odrobinę poszerzony chodnik, stale stoi jeden kawał za mocy. Policji nie ma, straży miejskiej nie ma, dzwoniłem na straż miejską wielokrotnie. Bez skutku. A kiedy można wiedzieć? No to ostatni raz dzwoniłem, ale to dzwonią, mówią, że roboty telefony nagrywają. A wie pan, wczoraj się w ogóle nie dało zadzwonić do straży miejskiej, ani do straży pożarnej. Nikt nie odbierał żadnych telefonów do policji. No bo wtedy ze względu na pokój, to cały czas w tutaj takie pismo w Radzie, które zostało rozesłane do wszystkich rad w Krakowie z dwoma numerami na 616. To są numery zikitowskie, numery interwencyjne w razie sytuacji powodziowej. Ja sama zrobiłam tutaj w Radzie 5 odbitek i rozwieszając je w różnych punktach Bieżanowa, powiedziałam, oby się nie przydały, jakieś 2 tygodnie temu. Wczoraj sama osobiście przez 4 godziny próbowałam się na te numery dozwolić. Bodajże pan Solak jest tam szefem, ale mogłam pomylić nazwisko, bo nie chciałam tej odbitki. W ogóle te numery nie funkcjonowały. Tak? No, my za to nie odpowiadamy. Ale no nie, no przecież, a ja nie przyniosłam pistoletu Marku, żeby ci zastrzelić, tylko po prostu jest sytuacja taka, że skoro są numery i to nie jest to, że ja nawet usłyszałam od Kowalskiej, tylko oficjalnie podane, prawda, w piśmie, które jest rozesłane, bo tam był rozdzielnik, więc do wszystkich rad w Krakowie, no to ktoś powinien się poważnie zachowywać, nie?
Chciałbym, żeby nie trafiło to, by się nie muszę zmiarować. Bo nie trafiło to. Dobrze, masz fajnie. Chciałbym Państwu, że mówię Panie Przewodniczący, to przy jakiej ulicy, przy jakim numerze one stoją? To jest, wie Pan, nasz przed Jaworem. I po drugiej stronie Bieżanowskiej także stoi jeden, ten sam samochód. Także stanie tak na chodniku, że nie ma przejścia koło niego. Popiełuszki Bieżanowska. Popiełuszki Bieżanowska. Ten sam stacyjny. Świeżo zrobiony chodnik tylko dla właśnie dla samochodów. Parking dla samochodów. I to Pan nie wie. Marku. Tak, kilka i samochody z tymi ogłoszeniami, telefony podane, gdzie stoją do sprzedaży. I przy Bieżanowskiej wzdłuż, jak się jedzie w kierunku miasta po lewej, też są takie dwa samochody, które nam się przed stoją i chyba od chyba dwóch że tak powiem, moi drodzy, to jest ta grupa z Państwa mówi, że zadzwonił, natomiast nie czekajcie tak wszyscy, że przyjdziecie na sesję raz w miesiącu i zameldujecie przewodniczącemu komisji, że coś się dzieje. Tylko jeżeli widzicie coś na bieżąco, wykręćcie ten numer do Straży Miejskiej, do Policji, zgłoście. Zostanie zarejestrowane to, a my będziemy starać się po prostu, żeby ich pytać po prostu, co zostało w tej sprawie zrobione, czy zostało, czy nie. Zapiszcie, kiedy żeście dzwonili, w które miejsce, na jak numer. I wtedy będzie tak pewno, bo każdy mówi, dzwoniłem, ale okazuje się później, że jak próbujemy dorosć, to nie ma. No. Mamy odwagę, mówimy, że jesteśmy radnymi i widzimy nie, no to ja mam odwagę zadzwonić. Nie, to nie, jest, mówię, no bo czasami ktoś dzwoni i mówi tak, no wy tam widzę tego, a podawali, nie, tylko tamtego. No. Jeszcze mam jedną prośbę a propos Bieżanowskiej. Ja już zgłaszałam, raz mi się udało zadzwonić do skrytu, ale chyba nie reagują na mnie, bo jestem może mało poważna, nie wiem dlaczego. Cztery dziury wyleciały po łataniu, jest normalnie wyleciały. A ja to zgłaszałam. I jest dalej są te dziury. Ale już podobno miało być super zestaw. Nie jechałem Bieżanowską, nawet na koszulę, nie wyjechałem, co no miały być, taką informację otrzymałem, że będą drugi postawione, bo przyjeżdżałem. Ale nie są we wszystkich. Właśnie przed cmentarzem Bieżanowskim jest tak potężna dziura, że tak. A czy ja kojarzę, że to powstaje na to, dzwonię, że powstaje na to? To na całym Bieżanowskim jest. Na całym Bieżanowskim jest tak, ale ja bym Panie Przewodniczący prosił, jeżeli można jechać przy tych dziurach, jesteśmy tutaj, żeby o interwencję przy przejeździe tramwajowym tu Jeżanowskiego, Cieklińskiej, Zeligii. Bo tam, nie daj Boże, nikogo, bo to tam będzie się kłócił i zostanie po prostu na torowisku i tramwaj zrobi mu tak powiem przycinkę. No. Już odpowiem, ja chyba miesiąc temu akurat wpadłem, dzwoniłem do Cieklińskiego. Powiedziano wtedy, że nie ma, ale jak będą, to oni wiedzą o tej dziurze. Ale policji nie zrobili. Znaczy ja bym nie przesiadał ostatnio. Ja jeszcze mam taką prośbę, czy byłoby wskazane tak, żebyśmy otrzymali telefony, bo ja widzę, że tam nie mam aktualnych, bo ten ziki tam się poprzemianowywał. Oni sami nie wiedzą, że byśmy mogli dostać jako radni taki zestaw telefonów. Dobrze, jeżeli jest już ZIK sporządzony nowy, ja to myślę, że... Bardzo byśmy prosili. Dobrze. Czy ktoś jeszcze wolny wniosek? Nie widzę teraz ogłoszenia. A jeszcze wolny wniosek. Ale potem na ogłoszenie komunikaty. Wolny wniosek. Jeszcze chciałem prosić zarząd mieszkańców tutaj. Terenów gminnych, ulicy Teligi, Sięgacz, żeby było jasne, że gminy mieszkańców i gminnych terenów. Moje działania się skupiają, żeby pomóc coś do góry nie przyszło, nie daj Boże. O interwencję u dewelopera i w Zichicie, u kogo, że tak powiem, się da i co da. Z tego względu, że kończy się przebudowa tego nieszczęśliwego Sięgacza. Ta woda zalewa. Woda zalewa wszystko, co się da. Robią jak co. Tutaj byliśmy i członkowie zarządu byli przewodniczący i wiceprzewodniczący inni na spotkaniach, gdzie pan projektant Butnie tutaj mówił, że on zrobił najlepszy projekt, jaki się da. Tak, zawyżył poziom zerowy drogi
do istniejącego poziomu i podniósł drogę do góry i wszystko zalewa bloki. Czyli siebie osuszył? No siebie tak, to zawsze bo górki ma i po prostu zawęził światło drogi, tak powiem tam zrobił taką robotę, że w górę nie mieści. Ci ludzie, którzy tam robią, ja się z nimi rozmawiam, ta firmy, które wykonują tam różne od tych mózgów, to mówią sami, że no, muszą to wykonać, bo taki jest projekt, ale tego by nigdy normalnie u siebie nie zrobili. Nigdy. Także proszę bardzo o spowodowanie, spotkania jakiegoś. Jutro ma być tam na miejscu, poprosiłem pana Czarneckiego, ma zajrzeć z mieszkańcami tam, to będzie odnośnie zalewania, ale niezależnie od tego pasowałoby się spotkanie z osobami, które by spowodowało to, że oni wysłuchają tego, co się dzieje, jak podejmą czynności i kroki, które przed oddaniem, przed odebraniem drogi da się coś zrobić jeszcze. Czy ktoś jeszcze w wolnych wnioskach? Pani? Ja mam ogromną prośbę do zespołu gazetki w imieniu osiedla na Kozówce o to, aby umieszczała w pełni artykuły, które zostają przesłane na skrzynkę. Żeby oni były cięte, te wiadomości z Kozówka tak rzadko wpływają, więc bardzo bym prosiła, żeby się okazywało. No na przykład ten ostatni z tego parlamentu dziecięcego. On na stronie ukazał się w całości, natomiast w gazetce w bardzo okrojonej wersji. Dobrze. Wobec powyższego przechodzimy do kolejnego punktu ogłoszenia i komunikaty. Proszę bardzo. A czy to ja bym tylko zaprosił zespół po sesji, żebyśmy omówili parę rzeczy i podjęli decyzję o następnym zespół. Ja mam pytanie a propos komisji. My musimy zrobić w czerwcu. Tak. Czy 25 czerwiec, godzina 17 komisja edukacji. To jest jaki dzień jest godziny? Wtorek. O 17. 17. Ja zapraszam 18. 18.30 czerwca. Ja też muszę zrobić to, że też... Ale to myślę, że możemy w lipcu ustalić. To właśnie ja nie będzie. A początek lipca czy koniec? Komisja Architektury 18 czerwca, godzina 18. I 18 czerwca, proszę bardzo, przewodniczący komisji. Komisji sportu prosił o pozostanie na pół minuty. I ustaliliśmy też. Czy ktoś chciał zabrać jeszcze w ogłoszeniach komunikatach? Nie widzę, bo to wyższego dziękuję.